Łapiemy za kołnierz po przeciwnej stronie. Blokujemy rękę przeciwnika, blokujemy jego nogę. Tak? Czyli ta strona jest już zblokowana. Zaczynam go sadzać. Tak? Tu, bum. On teraz się podpiera na łokciu jeszcze. Tak? Nie poleciał jakby na bok, tylko blokuje na łokciu. Tak? To jego standardowa reakcja. Ja teraz idę od razu po jego kołnierz. On nie broni kołnierza, więc ja mogę złapać. Tutaj ważne, żebyście dobrze złapali kołnierz. Tak? Czyli ten kołnierz ma być tak złapany, tak? A nie tak. Jeżeli tak łapiecie, to będziecie go dusić pod pachą. Tak? Kołnierz musi być tu i wtedy będzie duszenie. Więc jak łapię, to już sobie dobrze układam palce. I teraz podjeżdżam kolanem wysoko i nogę przekładam przez jego brzuch. Ważne, żeby jak będę się kładł na tą stronę, to żeby ta noga go zablokowała. Tak? Niektórzy tak, po prostu tu wkaczają gdzieś tą nogę. Ona spadnie, nie będzie żadnej kontroli. Ja chcę być troszeczkę z jego boku. Tak? I poluźnić duszenie. Więc kładę się na bok, zobaczcie. I on leży na mojej nodze, ale ta noga go blokuje. Bo w innym przypadku on się ześlizgnie po niej. Więc to jest bardzo ważne, że ta noga była stopą w górze. Tak? I jego ciało ma być też odpowiednio ułożone. To nie może być tak, że on leży mi na tej nodze w ten sposób, bo teraz to tylko krawędź mojej stopy go blokuje. I on łatwo to zbije, tak? I zacznie się ześlizgiwać w tą stronę. Więc pamiętajcie, żeby go złapać w takiej pozycji. Tak? Czyli tu mam go w takiej pozycji. I teraz dopiero przekładam tą nogę. Ja nie będę miał siły, żeby go zadusić, jeżeli on jest tu. To jest dobre do Mataleo, ale nie jest dobre do duszenia kołnierzy. Ja nie chcę otwierać tego łokcia gdzieś tam. Ja chcę go ściągnąć w dół i chcę, żeby on był przy moich biodrach. Tak? I teraz noga idzie przez bark i tymi nogami też go trzymam. To nie jest tak, że ja szeroko trzymam te nogi, bo ja chcę na nim cały czas wywierać presję. Więc stąd przychodzę tu i teraz zaczynam kłaść go z powrotem na tamtą stronę i zaciskam. O, idę do duszenia. Tak? Czasami go nawet tu i dopiero teraz pójdę do duszenia. Jeszcze raz cały ruch. Tu jest duża siła. Tak? Uważajcie, żebyście nie odcięli głowy, bo się potoczy po macie. Jedziemy.